Różne gatunki, kolory i smaki papryki, gotowanie ogromnego lecza, występy muzyczne i atrakcje dla dzieci. To wszystko działo się na 22. ogólnopolskich targach papryki w Słowikowie. To jest 22. edycja i przyznam się szczerze, że samorząd województwa oczywiście uczestniczy od wielu lat, wspierając finansowo tą okoliczność. Jak co roku na placu w Słowikowie pojawiło się kilkanaście stoisk z najróżniejszymi odmianami papryki. Jedno z nich należało do pani Alicji Leśnowolskiej z Sewerynowa, która uprawą papryki zajmuje się od 28 lat. Dużym hitem jest papryka pomidorowa, cieszy się. Ją się stosunkowo mało uprawia, jest ciężka do uprawiania. Najgrubsza ściana do przerobów, do słoika. I później drugie miejsce ostre papryki, no i dalej żółta, najwięcej witaminy C, czerwona, pomarańczowa najsłodsza dla mnie. Papryka z Przytyka posiada blisko 30-letnią tradycję produkcji na tym terenie i stanowi jedno z głównych źródeł dochodu większości mieszkańców. Wytchnieniem dla nas jest grudzień, styczeń, to jest odpoczynek. A właściwie ci, co wcześniej zaczynają, to od stycznia do października, nawet do listopada. Ja osobiście od lutego do listopada, żeby to posprzątać, najpierw wyhodować, ogrzać, wyhodować rośliny, to już od lutego. Później wysadzanie, pielęgnowanie, plewienie, kołkowanie i sprzątanie jesień. 22. ogólnopolskie targi papryki zwieńczyły koncerty.